Piątek 17 września. Moi drodzy, kto z Was dziś ma urodziny? Składam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Wiele Bożego błogosławieństwa. Kto z Was dziś obchodzi rocznicę swojego ślubu? Również dla Was, moi drodzy, wspaniałe życzenia pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości. Kto z Was tego dnia świętuje narodziny swoich dzieci czy swoich wnucząt? Złóżcie im życzenia. Niech cieszą się i radują tym dniem. Może ta data związana jest z rozpoczęciem pierwszej pracy, z poznaniem kogoś, kto później stał się bardzo bliski, z pewną podróżą, którą może odbyliście i która wywarła na Was bardzo duże wrażenie. A może o tej dacie chcielibyście po prostu zapomnieć. Bo 17 września któregoś z lat wydarzyło się coś nieprzyjemnego, coś niedobrego, coś, do czego nie chcielibyście wracać. Nie wiem, jaki będzie dzisiejszy dzień. Nie wiem, co Pan Bóg dla nas dzisiejszego dnia przygotował. Nie wiem, jakich przeżyć i jakich emocji nam dziś dostarczy. W czym będziemy mogli wziąć udział? Co stanie się częścią historii naszego życia? A może też, w czym nie będziemy mogli wziąć udział i czego będziemy żałować? Jakkolwiek potoczy się dzisiejszy dzień, jakkolwiek będzie rozwijała się jego akcja, to chciałbym, żebyśmy jednak uczynili coś, do czego zachęca nas dziś psalmista w psalmie 103, 22 wersecie. Błogosławcie Panu, mówi. Błogosławcie Panu wszystkie Jego dzieła na wszystkich miejscach Jego panowania. Błogosław, duszo moja, Panu. W każdym miejscu, do którego się udacie, macie błogosławić Boga, mówić: błogosławię Ci, Boże, a Ty pobłogosław mnie. Panuj nad każdą sytuacją, nad każdą minutą mojego dzisiejszego dnia. Ty bądź tym, który jest zarządcą mojego czasu, zarządcą dróg, po których pójdę, zarządcą myśli mojej głowy i zamysłów mojego serca. Panie, zapanuj nad wszystkim, co jest, bo chcę Cię błogosławić, bo wierzę, że w Twoich rękach jest moje zbawienie, bo wierzę, że w Twoich rękach jest mój ratunek, bo wierzę, że w Twoich rękach nic złego mi się nie stanie. Dlatego, moi drodzy, dziś zachęcam Was, abyście, gdy będą się działy złe rzeczy, zaczęli błogosławić naszego Boga i wołać o Jego pomoc. Gdy będą się działy dobre rzeczy, to jeszcze z większą radością i z większym entuzjazmem, abyście Go wysławiali i wychwalali pod niebiosa. Bo On jest tym, który dzisiejszy dzień dla każdej i każdego z nas przygotował. Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. Po co przyjdą? No właśnie przyjdą po to, aby Boga wychwalać i Go uwielbiać, aby wejść w Jego obecność, oddać Mu należną cześć, zrobić dla Niego miejsce w naszym życiu. Uczyńmy taki dzisiejszym dniem. Dzień 17 września. Niech zapisze się dla nas jako dzień wielkiego błogosławieństwa naszego Stwórcy, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.